Tak właśnie będzie wyglądał hotel, w którym będzie mieszkać reprezentacja Polski na mundialu w Rosji. Podczas mundialu w Rosji jest to hotel znajdujący się w Soczi. Dzisiaj przedstawię zdjęcie, bazę tak naprawdę noclegową, hotel, w którym zatrzyma się reprezentacja Polski, kadra Nawałki, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wiadomo, że reprezentacja już za chwilę praktycznie wylotuje do Rosji. No i tutaj wszystkich kibiców pewnie ciekawią warunki. W jakiej będzie mieszkać reprezentacja Polski. To jest oczywiście hotel w Soczi, praktycznie położony nad samym Morzem Czarnym. Widzimy tutaj, jesteśmy oczywiście na stronie internetowej Łączy Nas Piłka, gdzie podane są te informacje. Hotel Hyatt. No i możemy zobaczyć sobie, tak jak będą właśnie wyglądać pokoje piłkarzy. Tak naprawdę jest to bardzo dobrej jakości hotel, blisko będzie mieć reprezentacja Polski na wszelkie mecze. Według tutaj sekretarza generalnego PZPN-u praktycznie reprezentacja będzie leciała ponad 2 godziny samolotem, tak, na mecze, więc nie będzie tutaj pokonywać jakichś dużych odległości, bo to też było takie ryzyko, że właśnie, że będą po prostu piłkarze zmęczeni przelotami, transportem, jednak okazuje się, że to nie jest dużo, tak? 2 godziny tam z hakiem, to tyle co na dobrą sprawę tutaj w Europie. No i tak się właśnie prezentuje, widzimy basen. No bardzo ważna jest też odnowa, jeśli chodzi o piłkarzy, odnowa biologiczna. Wiadomo, że te mecze będą bardzo intensywne, potrzebna jest oczywiście siłownia, tak, tutaj baseny, tak żeby piłkarze mogli zregenerować siły na kolejne mecze. Co ciekawe, warto dodać, że to nie jest takie łatwe dostać tutaj, czy zarezerwować hotele. Mogą się o tym chociażby przekonać kibice. Ja przygotowałem taki film, gdzie mówiłem o kibicach z Szwecji, którzy masowo praktycznie rezygnują z wyjazdu na mundial, pomimo tego, że mają bilety, bo po prostu ceny wzrosły praktycznie 10-krotnie. Natomiast wiemy, że tutaj PZPN wcześniej już praktycznie zarezerwował tutaj ten hotel, tak? Znaczy pewnie całe piętro w tym hotelu. Także oczywiście pokoje hotelowe świetnie się prezentują. Wszystko praktycznie będą mieć piłkarze, co potrzebują niezbędnego podczas treningu i odnowy. No tutaj też świetne praktycznie zdjęcie, bardzo takie, można powiedzieć, z widokiem, tak, na Morze Czarne, bardzo takie, bardzo ładne. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na krzyw dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!